Dlaczego akurat się zainteresowaliście porcelaną? Znaczy, ja całe życie coś zbierałem. Na początku jako dziecko znaczki, monety i tak dalej. No i w końcu zostało na porcelanie, a ponieważ moja żona również to zaakceptowała, no to nas tak właściwie połączyło i dzisiaj ja nie muszę na przykład jechać na giełdę staroci i żona jedzie i kupuje, nie? I nie ma żadnego kłopotu. Ona wie, co kupić, nie? To jest właśnie takie fajne. A jakie najciekawsze eksponaty, najstarsze może macie? Znaczy, porcelana na Śląsku to jest od 1820 roku, ponieważ wcześniej król albo cesarz wydawał pozwolenia na produkcję porcelany albo fajansu i właściwie a szlachcie nie za bardzo zależało, żeby tą porcelanę produkować. I gdy w 1810 roku wyszedł dekret tzw. Gewerbe Freiheit, czyli wolność wykonywania profesji, wtedy taki boom nastąpił właśnie nie tylko fabryk porcelany, ale jakichkolwiek fabryk, ale między innymi porcelany, no i zaczęło się od Wałbrzycha i tak to potem poszło do Tułowic i w końcu w latach 20. się pojawiły u nas, XX wieku. A z takich najciekawszych w ogóle zakładów tych porcelany, które was najbardziej zainspirował? To znaczy, to jest właśnie zawsze ciężko powiedzieć, bo niektóre, bo to zależy jaki okres. W pewnym okresie niektóre fabryki miały wyśmienite wzornictwo, wyśmienitych modelarzy, malarzy porcelany i przez 20 lat robiły pierwszej jakości porcelany, a później w latach 20 na przykład zaczęły masowo produkować i po prostu jakoś, znaczy nie, może nie aż tak spadło, ale zrobiła się po prostu masowa produkcja. I to wszystko właśnie zależy w jakim okresie dane fabryki porcelany produkowały. No, nas, wiadomo, interesują tutejsze, czyli te co najbliżej nas, dlatego na przykład robimy właśnie, i Giszego już napisaliśmy, Chudę Franciszka, teraz byśmy chcieli o Brzezińce Mysłowicach napisać, ale także już mamy skończoną właśnie tą porcelanową wioskę, czyli fabryki porcelany z Parowej po niemiecku Tiefenfurt, bo to jest fenomen. Tam było 900 około mieszkańców, a były trzy wielkie fabryki porcelany, dwie malarnie, jedna hurtownia, która sprzedawała wyroby, kalkomanie i różne inne dla malarni, więc tam każdy prawie musiał pracować w fabryce porcelany, jakiejkolwiek, nie? Jeszcze takie może pytanie, jak pierwsze takie pasja zbierania, co było pierwsze może od dzieciństwa, znaczki czy monety? Ja miałem taką prababcię, która była rocznik 1886 i ona na przykład miała pół frankówki od Francuzów, jak u nas byli po prostu w 20 roku, w 21 byli Francuzi, więc i ona to właśnie dawała mi mojemu kuzynowi, myśmy właśnie tak zaczęli właśnie zbierać monety i od tego się właściwie zaczęło. Potem właśnie przyszły znaczki, puszki po piwie i tak dalej, to potem tak szło. To były chyba najmodniejsze. Tak jest. I między innymi tam właśnie były też wyroby porcelanowe, bo jak się wszystkie starocie jakieś zbierało, to się miało właśnie tam, czy to jakiś wazon, czy to jakaś szolka, czy cokolwiek. I to ta porcelana, ona gdzieś tam krążyła, ale między tak 18 lat temu właśnie stała się głównym takim tworzywem do zbierania. I dziękuję.